W najnowszym wydaniu Wilnoteki o tym, jak przebiegał kolejny tydzień walki z epidemią koronawirusa. Opowiemy, jak służbom medycznym oraz litewskim resortom spraw wewnętrznych i komunikacji udawało się działać na pierwszych liniach walki. Będzie też o tym, że podczas gdy szkoły w całym kraju przygotowują się do zdalnego nauczania, odbyła się pierwsza w historii zdalna olimpiada z literatury i języka polskiego na Litwie. Czwartek, 26 marca, godzina 20:25 czasu litewskiego na antenie TVP Polonia. W telewizji TVP Wilno o 19:35.